Siema YouTube, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, dlaczego waga ciała to nie jest dobry wyznacznik czegokolwiek. Oczywiście, po części to, co powiedziałem przed chwilą, to jest trochę clickbait, ale ma swoje uzasadnienie. Oczywiście, powiedzmy w przeciągu miesiąca, miesięcy, roku ta waga może się zmieniać, czy jesteśmy na redukcji, czy w trakcie budowania masy mięśniowej, będzie ona rosła i będzie ona spadała. Ale chodzi mi tutaj takie bardziej postrzeganie tego, że na przykład jednego dnia ważymy tyle, następnego dnia na przykład ważymy kilogram mniej, kilogram więcej. Skąd to się bierze, czy się tym przejmować i tak naprawdę co z tym można zrobić, albo jak to obiektywnie obserwować. Przedstawię teraz 6 przyczyn, dlaczego waga z dnia na dzień może być większa albo może być mniejsza. I może być to też taka wskazówka dla osób, które na przykład robią wagę pod zawody jakiekolwiek i na przykład ważenie mają rano, jakąś weryfikację, jak zrobić, żeby na przykład ta waga była jak najniższa. Więc pierwsza rada to ważyłeś się później lub wcześniej niż dnia poprzedniego. Oczywiście, jeżeli jednego dnia zważymy się o 8 rano, innego o 10, a innego o 6, to licząc, że zjemy taki sam posiłek na kolację o tej samej godzinie, to ta waga może być mniejsza lub większa i to będzie się wiązało z tym, że po prostu mieliśmy więcej albo mniej czasu na strawienie tej kolacji, więc powiedzmy, że po 6 godzinach po ostatnim posiłku będziemy ważyć więcej niż po 10 godzinach, także to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli ważymy się właśnie na przykład rano na czczo i robimy to codziennie, no to warto, żeby to była taka sama godzina. Drugi powód jest skorelowany też z pierwszym, czyli później zjadłeś kolację. I ta sama tak naprawdę przyczyna, mniejszy czas na trawienie, większa waga. Kolejny, trzeci powód to robiłeś trening. Po treningu, chodzi tutaj głównie o trening siłowy, mięśnie zachowują się trochę jak gąbka. I jak wiadomo, gąbka nasiągnięta wodą jest cięższa niż gąbka sucha. I tak samo z mięśniami. Po treningu do tych mięśni dopływa więcej wody, więcej składników odżywczych, przez co możemy też więcej ważyć. Czwartym powodem może być zjedzenie wyjątkowo większej ilości węgli albo wyjątkowo większej ilości soli. Oczywiście sól i sód sam w sobie nie powoduje jako takiej retencji, bo nadmiaru się i tak pozbywamy, ale chodzi tutaj właśnie o takie jednorazowe przyjęcie większej ilości. Czyli powiedzmy codziennie spożycie sodu jest na poziomie na przykład 5 gramów, a któregoś dnia na przykład będzie na poziomie 15-20 gramów, bo na przykład wypadnie nam wyjście, powiedzmy, nie wiem, do maka, zjeść pizzę, jakieś frytki, ogólnie jakieś słone rzeczy. I nawet jeżeli te makroskładniki i liczba kalorii będzie się zgadzała i będzie taka sama, to ta waga może być większa właśnie ze względu na większe spożycie soli. No i tak samo przy większym spożyciu węglowodanów, na przykład po refeedzie, będziemy więcej ważyć, dlatego że po prostu węglowodany wiążą ze sobą wodę, dokładnie to glikogen wiąże ze sobą wodę, więcej tych węgli to więcej glikogenu, więc więcej wody, więc większa waga. Piątym powodem jest stres. Stres powoduje większy poziom kortyzolu i większe też magazynowanie wody, większą retencję podskórną. I jest to też powód, dlaczego na przykład kobiety w trakcie miesiączki mają więcej wody. Pierwsza sprawa to jest hormony, druga sprawa to jest właśnie stres spowodowany tą miesiączką. No i szósty powód to jest po prostu zrobienie lub niezrobienie kupy. I no, brzmi to niesmacznie, ale no taka jest prawda, że po prostu czasami bywa tak, że przez długi czas nie będziemy się wypróżniać przez 16, przez 20 godzin, no różnie z tym bywa i no im dłużej nie będziemy tego robić, tym oczywiście ta waga będzie większa, bo więcej będzie złogów w jelitach i to też może znacznie wpłynąć na wagę ciała. Także jak widzicie, ta waga z dnia na dzień może się bardzo różnić, dlatego poleca się albo ważyć się codziennie rano, na czczo, najlepiej o tej samej godzinie i liczyć średnią z całego tygodnia, bo wtedy powiedzmy, że te poszczególne powody, dlaczego ta waga może być mniejsza albo większa, nie będą aż tak znaczące, albo po prostu ważyć się raz na przykład na 2 tygodnie, czy raz na 4 tygodnie, a bardziej patrzeć na przykład na pomiary i na wygląd przez właśnie te 2 tygodnie czy 4 tygodnie, jak trzymamy micha i trenujemy.
I tak jak właśnie powiedziałem na samym początku, w skali na przykład miesiąca na redukcji powinna ta waga oczywiście maleć, ale w skali tygodnia niekoniecznie taki efekt będzie, niekoniecznie się to wydarzy, bo no czasami bywało tak u mnie czy u moich podopiecznych, że na przykład przez jeden tydzień waga w ogóle się nie ruszyła, patrząc na średnią, a przez drugi tydzień zeszło 1,5 kg. Czy to znaczy, że przez pierwszy tydzień nic nie spali tłuszcza, przez następne 1,5 kg tłuszczu? No nie, tak naprawdę to palenie tłuszczu było na podobnym poziomie, tylko właśnie przez to, że na przykład była większa retencja wody, więcej złogu w jelitach, to ta waga była wyższa niż powinna, więc sama waga ciała nie jest wyznacznikiem tego, czy schodzi nam tłuszcz, czy nie. Także pamiętajcie, że na wagę ciała składają się nasze mięśnie, to ile wody trzymamy, czyli tutaj będzie miało to znaczenie to, czy jesteśmy zestresowani, czy nie, ile płynów spożywamy dziennie, ile soli spożywamy dziennie, ile jemy błonnika dziennie, bo duża ilość błonnika może się objawiać tym, że właśnie tych złogów w jelitach będzie więcej, zanim nas pogoni na tron. Także nie przejmujcie się aż tak wagą, patrzcie właśnie na pomiary i na zdjęcia. A powiedzmy, że waga będzie w trzeciej kolejności i nie będzie aż tak ważna, bo oczywiście jeżeli na przykład na redukcji pomiary będą szły w dół, tak będzie oczywiście trzeba, wygląd się będzie poprawiał, to ta waga nawet może nam rosnąć i to nas nie powinno w ogóle stresować, męczyć czy cokolwiek takiego, chyba że musimy zmieścić się oczywiście w jakiejś kategorii wagowej, wtedy to może być problem. Jeżeli jesteście zainteresowani, żebym żebym nagrał filmik o tym, jak pozbyć się retencji wody, jak zmniejszyć tą retencję, żeby mniej wody trzymać, mniej ważyć, przy okazji lepiej wyglądać, to piszcie w komentarzach. I to by było tyle na dzisiaj. Pozdro.